Zapraszamy już od razu Mikołaja Kołyszkę, religioznawcę, autora podcastu religioznawczego i gry paragrafowej Dziady, część piąta, także nie przedłużam, już proszę bardzo, już oddaję mikrofon, proszę. Dzień dobry, chciałem tylko ostrzec, że na tym wykładzie na początku może być troszeczkę, mam nadzieję, że nie nudno, ale będziemy musieli przejść przez różnego rodzaju teksty i zapisy tego, jak wyglądały pradawne rytuały, ponieważ chciałbym wam pokazać moją teorię na temat tego, czym dziady były pierwotnie, a która się wyklarowała w sumie przy robieniu prezentacji na temat tych dziadów. I trochę mniej będziemy dzisiaj mówić, niż panowałem o tym, czym pożywiali się zmarli. Zostawiłem sobie na bonus, a chciałbym wam po prostu powiedzieć, co wiemy najwięcej na temat tego prastarego, rusko-bałtyjskiego, bałtyjsko-estońskiego rytuału. Dobrze, teraz, czy wszyscy mnie słyszą? Może to jest dobrze. Z tyłu też jestem słyszalny. Bardzo dobrze. Dobrze, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym właśnie, jaki był prawdopodobnie pierwotny rytuał dziadów, ponieważ to, co zapisywał Mickiewicz, on to zapisywał z poziomu swojej własnej epoki. Mam nadzieję, że zdążę, bo mam 37 slajdów chyba. Proszę kolejny slajd. A, przepraszam, ale tu jest jakiś pilot, tak? Mam. Tak, tak, nie zostałem poinstruowany. Dobrze. Więc dzięki Mickiewiczowi rytuał dziadów jako taki wszedł do naszej kultury powszechnej. To nie jest tak, że ten rytuał wcześniej, no nie wiem, że Mickiewicz go wymyślił, natomiast z pewnych powodów ten rytuał był rytuałem tajemnym, który był odprawiany w tajemnicy na cmentarzach. I Mickiewicz powiedział nam tylko tyle, że księża zwalczali to jako zabobony, natomiast same takie jakieś ucztowanie dla zmarłych gdzieś tam w kulturze katolickiej polskiej, na przykład na wschodzie Polski, jeszcze w różnych formach występuje, chociażby na Wielkanoc się zostawia czasami na cmentarzach różnego rodzaju przysmaki na wschodzie Polski. Dlatego to ukrywanie się przed księżmi być może miało jeszcze jakiś inny powód. Pamiętajmy też, czy ja wyłączyłem teraz? A tak. Pamiętajmy też, że Mickiewicz musiał się mierzyć przy wydawaniu swoich dzieł także z carską cenzurą, co sprawiało, że musiał niektóre rzeczy no, pisać w sposób dość szczególny. Kiedy szukamy jakichś informacji o dziadach na terenie chociażby starożytnej Litwy, to oprócz Mickiewicza warto sięgnąć po dzieła etnologiczne. I tutaj chciałbym wam przedstawić kilka zapisów na temat tego, jak wyglądały uczty dla zmarłych, które zebrał nam Aleksander Brückner. I to jest, on stworzył takie dzieło Starożytna Litwa, która właśnie traktuje o tym pradawnych zwyczajach, które były praktykowane nie tylko na Litwie właściwej, ale także w Prusach, w Żmudzi, ziemi kurlandzkiej, Łotwie. I później was jeszcze pokieruję, żeby pokazać, że te rytuały były starsze. I co wiemy na temat tych rytuałów dziadów z literatury, powiedzmy, no, etnologicznej, tak? Że była to ofiara doroczna, że inaczej, że co roku odprawiano w jesienią pewien rytuał, w którym zbierali się ludzie, zmierzali do uświęconych gajów razem z żonami, dziećmi, czeladzią i ofiarowali bogom woły lub kozły lub inne zwierzęta przez 3 dni, że palili wówczas pewne ofiary, rzezali zwierzęta, po czym była ostra impreza, no i że nikt nie ważył się zaniechać tych ofiar, co oznacza, że kiedy chrześcijaństwo przyszło, to ludzie bardzo się bali przerwać, nawet jeśli przyjmowali chrzest, pewien cykl ofiarny, ponieważ wierzyli, że to się może bardzo źle skończyć. I tutaj też Brückner nam mówi, że w czasie tej imprezy, która była co roku odprawiana po zebraniu wszystkich plonów, nie zapominano o zmarłych. Do żglisk, gdzie po lasach zwłoki palono, przystawiano niby stoliki z kory dębowej, kładziono na nich potrawy w formie sera i wylewano miód na żglisko. I że to jest relacja jeszcze długosza o Żmudzinach, aczkolwiek Brückner mówi, to pasuje do całej Litwy, tutaj jeśli mówimy o Litwie właściwej. Jeśli chodzi o Łotwę, to taki rytuał nazywał się, w sensie dziady były nazywane tam dveselmelej, na Litwie mówi się na nie ilges, i tutaj mamy też informację, że w dzień zaduszny
zaczynało się tak naprawdę od przygotowania śniadania, zwoływania dusz, którym następnie wyrzucano. Tutaj wcześniej moja poprzedniczka mówiła o tym, że zmarli, że w Dziadach Mickiewicza to żywi chcą zbawić zmarłych. A tutaj widzimy, że w tej tradycji, która się zachowała łotewska, to żywi wyrzucali zmarłym, że oni nie dość dobrze się troszczyli o ludzi, o konie, o bydło, no i trzeba było najpierw im zrobić awanturę o to. Następnie dochodziło do przebłagiwania dusz i tutaj jest ciekawa informacja, której mówi Brückner i którą warto, żebyśmy zapamiętali, że według Łotyszy zmarli mogli przemieniać się w wilki lub niedźwiedzie, albo w część przepotwarzała się w bogów, nie w Boga, czyli nie chodzi tutaj o Boga chrześcijańskiego, tylko o bogów przedchrześcijańskich. No i tutaj mówi, w jaki sposób do tych zmarłych bogów się zwracano i daje informację, że tymczasem kładą na stół chleb, rzucany potem w ogień razem z piwem, wylewają również na ziemię lub na stos. Na koniec zamiatają piec i wypędzają duszę z niego. Inny chwyta siekierę i nacinają nią ściany po czterech węgłach, ażeby nie utkwiły w jakimś miejscu, w sensie dusze, bo żelazo przegania duszę. No i dalej tam Brückner narzeka o tym, że w ogóle, znaczy człowiek, na którego Brückner się powołuje, że no, na Łotwie to cały czas pogaństwo ma się dobrze. Jeśli tutaj dalej rozwijając ten wątek, Brückner mówi o czymś jeszcze, co będzie istotne dla nas przy szukaniu tego pierwotnego rytuału, którym mogły być dziady, a którego Mickiewicz jakby nie uwzględnił w swoim dziele, mianowicie, że szczególnie istotne były łaźnie w całym tym rytuale dziadów. I co to możemy tutaj przeczytać jeszcze u Brücknera? Że lecz najważniejsze święta, decydujące wyłącznie o pomyślności całego roku, czy to były zaduszki, i że obchodzono je albo właśnie w październiku, albo w poniedziałki od świętego Michała, albo od wszystkich świętych, albo świętego Marcina, czyli ogólnie tak naprawdę po tym, jak zebrano zboże i zebrano wszystkie te płody z pola i przygotowywano się na zimę. I wówczas po zawoływaniu tych duchów zaczynał się obrzęd karmienia ich, pojenia w domach lub w łaźniach albo na grobach. Jeśli duchów, pisze Brückner, dobrze nie nakarmimy, mszczą się rozgniewane, wywołując nieurodzaj, tratując zboże jeszcze w korzeniu. Od kiedy nam karmienia dusz zabraniają, to jest relacja ludzi, utraciliśmy wszelką pomyślność, w jaką obfitują jeszcze ci, co je zachowują. W takie dni, zwane też boskimi, deva denas po łotewsku, nic się nie robi. Gdyby kto na przykład zboże mucił, to posiane wcale by nie wzeszło. W czysto umiecionej, ogrzanej łaźni pirci się, czyli grzeje, albo na poddaszu stawia gospodarz mięsiwo, warzywo i piwo. Rozkłada ogień, wzywa zmarłych po imieniu, by przybywali i pożywali. Jeśli by przy tym ujrzał jakiegoś ducha, to znaczy, że on już jest na granicy światów i on umrze za rok. Potrawy stoją do wieczora, po czym się je zabiera i spożywa. No i w ostatni dzień, na przykład na Wszystkich Świętych, kąpie się i myje duszę. Będziemy o tym więcej mówić Baba od Polskiego, więc zapraszam na ten wykład. I gospodarz mówi się do duszy, usłużyliśmy wam wedle możliwości, zachowajcież nas do przyszłego roku w pokoju. No i następnie są te dusze oczywiście przeganiane. Czy mógłbym prosić o włączenie filmu? Tam jest, powinno się kliknąć, tak. To jest fragment filmu Listopad, polecam wam, filmu estońskiego, czyli teoretycznie no nawet nie ludów bałtyckich, tylko ugrofińskich. I tam także w Dzień Zaduszny obchodzi się coś na wzór dziadów, bardzo podobnych do tego łotewskiego, co mówiliśmy. Tutaj widzimy panią, która czeka razem z innymi ludźmi na cmentarzu, aż przyjdą dusze. W powieści, której ten film jest ekranizacją, dusze po prostu przychodziły do wioski, ewentualnie były wzywane, natomiast jeden i drugi wariant jest oczywiście odpowiedni. Przepraszam, że ekran tak drga, ale nagrywałem tablet, bo nie można tego filmu nigdzie ściągnąć. Więc dusze przychodzą ubrane na biało, ponieważ w białych koszulach przygotowywano zmarłych do pochówku, tak, czy do spalenia. Tutaj dusze też mówią o tym, pytają się o skarby, które zostawiły, czy one są dobrze trzymane, co może być dość istotnym elementem, kiedy przejdziemy do pewnych wskazówek, o których mówił Mickiewicz, a których nie zawarł, być może dlatego, żeby nie przeszły przez cezurę, a być może nie były mu do końca miłe. I dusze na końcu idą do przygotowanej łaźni, gdzie zmieniają się w ptaki, tutaj dokładnie w kury. Dziwne, nie? Ale te wszystkie elementy prawdopodobnie są elementami starszych wierzeń.
Więc co to jest istotne jakby w tym dziele, co zobaczyliśmy, które jest oparte na podstawie ludowych opowieści. Zmarli przychodzą do żywych jesienią, żywi żywią martwych, przygotowując im posiłek i łaźnie. Zmarli dopytują się, czy ponukowie strzegą pewnych szczególnych przedmiotów, które zgromadzili dla rodziny, no i zmarli przemieniają się w zwierzęta, tu kury, choć w filmie pojawia się jeszcze sugestia, że pewna wilkołaczyca, która przyszła do swojego kochanka, że on mógł myśleć, że przyszedł do niego duch, ponieważ co by świadczyło o tym, że też duchy mogą zmienić się zwierzęta. Ale, co jest dość istotne, dziady niekoniecznie musiały odbywać się jesienią. Tutaj Brückner mówi o tym, że w pewne dni schodzą się ludzie na pomniki, prosząc za nie zmarłego, przy stole siedzą milcząc, mężczyźni i kobiety oddzielnie siedzą i jedzą nie używając nożów, ponieważ żelazo, tak jak mówiłem, może być niebezpieczne dla duchów. Potrawy pokrajano przedtem, z każdego dania rzucają pod stół i odlewają z napoju, po uczcie wymiata ofiarnik dusze jak pchły, po czym dopiero raudując, rozmawiają i wychylają pełne kruże. Kobiety zarówno jak i mężczyźni, całując się przy tym, kto do kogo pije, czyli ostra impreza. Co jest istotne, niekoniecznie musi to być jesień. Dlaczego? Za chwilę powiem, dlaczego to istotne. Tutaj slajd mi się przeskoczył o żmudzi, że jeszcze żmudź, no w sumie tak naprawdę wyglądała podobnie do Litwy. Co jest tutaj istotne, to że na zmarłych mówiono welni, co wskazuje wprost na, tak? Wprost? Przepraszam, dobra, wprost do wierzeń przedchrześcijańskich, ponieważ velinas, to na Litwie obecnie się nazywa w ten sposób diabły, a wcześniej to był oczywiście bóg podziemi bałtyjski, którego słowiańskim odpowiednikiem jest Veles. Więc to wskazuje po prostu, jakby ten źródło słów wskazuje na pochodzenie przedchrześcijańskie. Co jest też istotne, przygotowywane są specjalne placki welów, czyli to są innego rodzaju placki niż te, które spożywa się na co dzień. I tutaj informacja, że dziady tradycyjnie, prawdopodobnie jeśli chodzi o Słowian, tutaj mówimy o Rusi, odbywały się zarówno na jesień, jak i na wiosnę. Tu wkleiłem fragment z Religii Słowian Andrzeja Szyjewskiego, który o tym właśnie opowiada. I jakby my założyliśmy z góry, że dziady Adama Mickiewicza, dziady drugie, odbywają się jesienią, ale tam jest pewna wskazówka, która może świadczyć, że to niekoniecznie musi być, że musimy w sposób dobry myśleć. Z takich pozostałości po dziadach wiosennych możemy dopatrzyć się w części zwyczajów wielkanocnych. Między innymi, tak jak powiedziałem, chociażby na wschodzie Polski czy na Białorusi, świętowanie ze zmarłymi, przynoszenie im pokarmów ze stołu wielkanocnego, czy rozbijanie jajek i tego typu podobne rzeczy. I tak jak powiedziałem, jakby z góry założyliśmy, że dziady Mickiewicza odbywają się na jesień, dlatego się spotykamy tutaj w listopadzie. Natomiast zostawił nam pewną dziwną informację Mickiewicz w przedmowie do dziadów w drugiej części, którą większość ludzi czyta i w ogóle się nad nią nie skupia. I ja musiałem zmienić cały swój wykład, jak stwierdziłem, kurczę, pójdę tym tropem i sprawdzę, o co chodziło. Mianowicie, Mickiewicz w przedmowie napisał, uroczystość ta, początkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś ucztą kozła. I to jest moim zdaniem niesamowicie ciekawy trop, po którym możemy pójść, żeby odtworzyć pierwotny rytuał, jakim były dziady. Bo czym jest w ogóle uczta kozła? Znalazłem informację na temat tej uroczystości, zwanej Świętą Kozła bądź Uroczystością Kozła w Muzeum Domowym. To było takie czasopismo, które traktowało o różnych ciekawych rzeczach, także dotyczących folkloru. To jest numer z 1838 roku. I tutaj możemy przeczytać, że zwyczaj obchodzenia Święta Kozła do dziś jeszcze w Prusach i Litwie jest praktykowany, że w czasie tego rytuału ludzie starają się ubłagać dawnych bogów, schodzą się zwykle z różnych wsi wieśniacy, do odosobnionej stodoły, do jakiegoś starca, którego obierają wajdelotą, czyli kapłanem pogańskim. W pośrodku zapalają ogień, mężczyźni przywodzą kozła, kobiety zaś przynoszą placki z miodu, czyli znowu te szczególne placki. Potem siada wajdelota na wzniesionym miejscu, skąd do zgromadzonych przemawia o początkach pruskiego i litewskiego ludu i kraju. Nie tam mówi takie fajne, wzniosłe rzeczy o starej wierze. Wprowadzają później kozła na środek, kładą na nim dłonie i wzywają bogów starodawnych, aby na nich spojrzeć raczyli. Uklękają wszyscy około wajdeloty i każdy wyznaje grzechy, którymi mógłby obrazić bogów.
Potem śpiewają pieśni, podnoszą kozła do góry i po ukończonym śpiewie stawiają kozła na ziemi. No i wówczas Wajdelota zachęca zebranych, aby ofiary dopełnili i to, co otrzymali jako pamiątkę od przodków, aby potomkom do spełnienia przekazali. Widzimy podobny fragment, jaki się pojawiał w filmie Listopad, tak? Czy w powieści Listopadowe porzeczki, której film Listopad był ekranizacją. Skoro Wajdelota skończy, zabijają kozła, wysączają krew do naczynia, którą potem się dzielą jako dziwnym środkiem lekarskim przeciw chorobom bydła. Następnie kozioł zostaje na sztuki pokrajany i upieczony przy śpiewie i modłach Wajdeloty. Upieczonego kozła jedzą z plackami miodowymi, piją i bawią się cały dzień i noc następną. Co się z biesiady zostanie, zakopują starannie. Przez tą ofiarę nie mają błagać łaską bogów zagniewanych. Cały jednak obrzęd z największą tajemnicą się odbywa, bo gdyby przyszedł ktokolwiek obcy przypatrzeć się świętu kozła, kto nie był zaproszony, zostałby zabity. I tutaj mamy informacje, które pochodzą z XIX wieku, gdzie ludzie wzywają jeszcze pogańskich bogów. Mickiewicz jakby zostawia małą wzmiankę na ten temat, ale tematu nie rozwija. Sam w ogóle motyw składania, zrzucania win na kozła, który bierze na siebie grzechy, jest z pewnością prastary, ponieważ znajdujemy go też w Biblii. I możliwe, że tutaj część jakby opowieści biblijnych być może zmieszała się z wierzeniami litewskimi, a być może nie. Być może to jest po prostu tak bardzo stary zwyczaj, który został, który był praktykowany w starożytnym Izraelu. Jak sobie otworzycie Księgę Kapłańską, rozdział 16 i będziecie czytać wersy od 7 do 10 i od 15 do 22, przeczytacie o tym, jak na kozła Izrael przynosił grzechy. Taka ciekawostka, to jest jedyny fragment chyba w Biblii, w której polecane jest składanie, polecane jako polecenie, jako opis zwyczaju, który powinno się praktykować, składanie ofiary nie tylko Bogu, ale także szatanowi, ponieważ jeden kozioł był przeznaczany dla Boga biblijnego, którego zabijano, a drugi dla Azazela, demona pustyni, i ten kozioł nie był zabijany, tylko był wygnany na pustynię, żeby Azazel sam mógł go zabić. Ale ten motyw przenoszenia winy na kozła jest bardzo podobny z tym litewskim, nie? Więc tak, tutaj wypisałem te najważniejsze rzeczy, to już nie będę tego powtarzać, bo nam czasu zabraknie. Mam nadzieję, że wszyscy je pamiętamy. Natomiast zacząłem szukać, że jeśli w Muzeum Domowym pojawiła się jakaś informacja o tym obrzędzie kozła, taka dość szczególna, no to z pewnością w jakichś kronikach na przestrzeni wieków podobna informacja gdzieś musiała być zapisana. Oczywiście Litwa przyjęła dość późno chrześcijaństwo, a więc także dość późno powstały różnego rodzaju dzieła pisane, które spisywały zwyczaje tego ludu. No ale nie mogło być tak, że po prostu w tajemnicy taki obrzęd się odbywał, Mickiewicz o nim wspomniał i w jakimś muzeum domowym tylko o nim napisali, a poza tym cisza. Więc zacząłem przeszukiwać w dawnych kronikach na przestrzeni wieków. I prawda jest taka, że w sobie nie musiałem długo szukać, dlatego że takim podstawowym dziełem, które się chwyta, kiedy chce się poczytać o tym, jak dawne były zwyczaje wierzenia na Litwie, to jest kronika Macieja Stryjkowskiego. I on opisał dwa znaczące rytuały, gdzie zabijano kozła, jesienny i wiosenny. I to, co opisano w Muzeum Domowym, a także to, o czym mówi Mickiewicz, to wydaje się w kontekście tego, co pisał Stryjkowski, reliktem, ułomkiem dawnego rytuału, przy czym być może zwróciliście uwagę, że ja tu mówię o jakimś koźle, o jakimś składaniu ofiary z kozła, przenoszeniu grzechów, a co to ma wspólnego z dziadami, gdzie są uczty dla zmarłych, nie? Spróbuję w miarę szybko do tego przejść, bo opis jest długi, więc ogólnie w opis obrzędu wiosennego, o którym pisze Stryjkowski, gdzie się zabija kozła, było to święto, które się nazywało Pergrubi i było poświęcone bogowi Pergrubiosowi, ale tak prawda jest taka, że do wszystkich bogów pogańskich się zwracano w czasie tego święta. To miało sprawić, to święto, że no, zbiory będą zabezpieczone przed wszystkimi złymi rzeczami, które miałyby się zdarzyć w ciągu roku. Z takich istotnych rzeczy, no to było tam ostre rytualne pogaństwo, ponieważ kiedy przywoływano boga Pergrubiego, tak, ja wiem, staram się jak mogę, przywoływano boga Pergrubiego, no to trzeba było, to kapłan, a później inni ludzie musieli wypić kufel piwa, przytrzymając go tylko zębami, nie mogli trzymać go rękoma, więc to było dość szybkie, dynamiczne picie. Co więcej, do 15 bogów się wówczas zwracano. Sobie wyobraźcie 15 kufli później, co się musiało dziać, nie? Natomiast, co jest istotne w tym święcie, tutaj przeczytam fragmenty Stryjkowskiego
i porównajcie sobie to, co przed chwilą czytaliśmy o Brzędzie Kozła. A jeśli przeszłego roku były zły urodzaj zboża, wtedy wyznawszy złości swoje, iż to dla grzechów zasłużyli, proszą Ausklawisa, boga chorych i niemocnych, aby się przyczynił do inszych bogów, do Pergrubiasa, Perkunasa, Sfajestiksa i Pilwita, aby im przyszły rok łaskawszym być raczyli. Czyli jest tu wyznawanie złości i jest tu wyznawanie grzechów. Następnie przyprowadzają byka albo kozła, na którego się wszyscy zrzucają, i przyprowadzają go na miejsce rytuału. Żony mężów uczestniczących w tym rytuale zasypują mąkę pszeniczną i chreczystą z której z naczynia placków. Później kładzie kapłan, tu jest napisane, nazywany Wurschaitos, rękę na kozła albo na byka i prosi wszystkich bogów, każdego z osobna, którym wyższej wyliczył, aby raczyli od nich miłościwie przyjąć obchód i ofiarę onego święta, a ująwszy byka albo kozła za rogi, wiodą go na gumna i podnoszą go wszyscy chłopi z góry. Dokładnie to, co było opisane w XIX wieku dotyczące święta kozła. To, jak tutaj nie wspomniałem, ta kronika pochodzi z 1582 roku. To jest chwalebna ofiara i pamiątka ojców naszych, abyśmy zgładzili gniew Bogu swoich, potem szepcząc obycie trzykroć trzeba obejść byka dookoła, albo tego kozła dookoła i zarzewię go, czyli zabić, a krew nie rozlewają na ziemię, którą wypuściwszy w uszatek czerpią kałszykami albo czarką, czyli zbierają tą krew i kropią tą krwią jak wodę święconą, szczególnie kropią swoje bydło, żeby nie było chore. To widzimy de facto powtórzenie tych elementów, które się pojawiały przy święcie kozła. Dalej, jest oczywiście przygotowanie mięsa tego kozła, potem jedzą i piją, śpiewając i grając na trąbach długich przez całą noc, rano zaś idą przez wieś na rozstaje dróg, niosąc placek pszeniczny i co się pozostało z onej uczty, kładą w tym jedno miejsce, a wszystko przesypują ziemię. Znowu to samo, co było w święcie kozła. Więc prawdopodobnie święto kozła było świętem Pregrubiasa. Tylko że tutaj mówimy o wiośnie, a brakuje jeszcze paru rzeczy, tak? Brakuje zabijania ofiary przez wszystkich, ponieważ w święcie kozła była informacja, że zabijany jest przez wszystkich. Brakuje uczty ze zmarłymi, no i tajemnicy. Tajemnica, myślę, że możemy sobie tutaj od razu powiedzieć, no nie było ten obrzęd stał się tajemnicą, kiedy chrześcijaństwo walczyło intensywnie z zabobonami, czyli z religią przedchrześcijańską Litwy. Natomiast brakuje na tych innych rzeczy. I tutaj przechodzimy do obrzędu jesiennego, tak? Mówiłem o tym, że dziady mogły być jesienne i wiosenne. Więc jest kolejny rytuał, którego nie będę już może całego czytał, który był poświęcony bogowi ziemiennikowi i tam oczywiście także były zabijane różne zwierzęta, kozioł jest jednym z preferowanych i wszyscy około stojący kijami tłuką ono bydle, czyli zwierzę zabijane po głowie, po brzuchu, po grzbiecie, po szyi, po nogach, czyli zabijany jest kolektywnie. I mówią, że to tobie z ziemiennikowi, Boże nasz, ofiarujemy i czynimy dzięki, żeś nas roku przeszłego dobrze zdrowych, no że dzięki tobie dobrze ten rok przeżyliśmy. Tu mamy dalszy opis o tym, że oczywiście jest ucztowanie i pijaństwo, czyli powtórzenie tego, co było we wcześniej opisywanym rytuale. Więc mamy w tym ofiarę dla ziemniakowi, mamy kolektywne zabijanie ofiary. Oprócz tego ludzie zrzucają resztki pod stół w kąt chaty, co przypomina ofiarowywanie także duchom domowym różnych rzeczy, które Słowianie przekazywali duchom domowym, też czasami rozrzucając jedzenie po kątach. I tutaj przypominam, że Łotysze stwierdzili, że część bogów się przepotwarza, tak? Część zmarłych przepotwarza się w bogów, co może być dość istotne w tym wymiarze. I tak, ale coś mało tych dziadów dalej w tej uczcie kozła. Istryjeński, nawet nie wiedząc, że szukamy tego fragmentu, od razu po opisywaniu tych rytuałów opisuje kolejny, który był szczególnie istotny w tej religii przedchrześcijańskiej. I wydaje mi się, że to są te pradawne dziady. Otóż na Litwie, Prusach, on tam wymienia wszystkie te kraje litewskie, kiedy ktoś czuł się śmiertelnym, czyli czuł, że umiera, to już zapraszał ludzi na swój pogrzeb i kazał przynosić beczkę albo dwie piwa, prosić przyjaciół i wówczas przepraszał ich za wszystkie rzeczy, które źle zrobił i się z nimi żegnał. I Stryjeński nagle od razu po tym, nawet w jednym zdaniu, przeskakuje, że oni zaś umarłego w łaźni pięknie wymyją i ubiorą w długą białą koszulę. Przypominam strój dziadów przychodzących w tym filmie Listopad. Później tego martwego człowieka sadzają na stołku i piją do niego przyjaciele i mówią do niego różne rzeczy, aby raczył w kolejnym świecie pozdrowić ich przyjaciela, który już umarł, ojca, matkę i tak dalej, czyli ten człowiek, który świeżo umarł, już jest łącznikiem i on uczestniczy na uczcie. Jeśli ktoś z was interesował się antropologią i etnologią, to być może kojarzy takie rytuały, w którym kogoś wysyłano albo jakieś zwierzę na inny świat,
I wówczas siadano, żeby razem on ucztował z żywymi. Tak na przykład to wygląda w rytuale niedźwiedzia u Ainów. No i oczywiście też na pamiątkę świętują. Litwini czyli w miesiącu oktobra, czyli albo jak inni mówią, października. I teraz tak, co Stryjewski wymownie przemilczał? Na biesiadę zaprasza umierający, ale jeszcze żywy człowiek. Jeszcze żywy przeprasza, ale właśnie ten człowiek już jest martwy. Co tu się mogło dziać w tych miejscach, o których Stryjeński nie napisał? Mamy tutaj jakieś tabu. I być może było to tak, że ludzie przychodzili i czekali, aż człowiek umrze i takie rzeczy się odbywają w niektórych kulturach. Jest taki region Chin, w Chinach, gdzie no, impreza pogrzebowa się zaczyna, kiedy człowiek żyje, jest taki dom umierania, gdzie umierają ludzie tradycyjnie. Ale mogło być też tak, i tu też moi następcy będą ten temat pewnie ciekawie rozwijać, że pomagano umrzeć temu człowiekowi, wrzucając go do łaźni i w ten sposób łaźnia była miejscem, gdzie ten człowiek kończył życie, tak? Bo łaźnia, gdzie jest bardzo gorąco dla zdrowego człowieka, to jest wszystko fajne z nim, ale w momencie, w którym jest już umierający, no to, to pomoże mu się umrzeć. Więc prawdopodobnie, te tłumaczą też obecność w obrzędzie dziadów i łotyszy, i estończyków tych łaźni, nie? I teraz tak, wydaje się, że już za czasach Stryjeńskiego, wiem, już kończę, staram się jak mogę, święto zmarłych i uczta na cześć ziemiennika już się zlewały w jedno, albo były tuż po sobie, ponieważ są opisywane w jednym ciągiem i jest okoliczność czasowa łącząca je. Ale bardzo możliwe, że kiedy coraz ciężej było odprawiać pogańskie rytuały, doszło do połączenia wszystkich tych trzech świąt w jedno. I moim zdaniem to się wydarzyło i to jest to święto kozła, które było opisane w Muzeum Domowym i tak ono się łączy z dziadami Adama Mickiewicza. No i dobrze, już mi nie starczy, żeby powiedzieć, czym nakarmić zmarłych, pewnie, to może tylko szybko tylko powiem o tym, że oczywiście w zmarłych różnymi rzeczami karmiono. Słowianie na Rusi bardzo lubili karmić ziarnami, ponieważ duchy bardzo często wierzono, że jeśli ptak przybywał na taką ucztę z karmieniem zmarłych, no to że tak naprawdę ten ptak był duchem, co akurat w dziadach Mickiewicza pięknie widać, ponieważ kruki, wrony, które dziobią z tego złego szlachcica, to są po prostu dusze zmarłych, to jest powiedziane wprost, a wszystkie inne dusze oprócz młodej panny żądają zamiast obfitego posiłku, którego tam jest od groma, żądają ziaren, co także wskazuje, że byli ptakami. Jeśli chodzi o zmarłych, różnie traktowano, jeszcze tylko powiem o tym króciutko, o tym, że pewnie słyszeliście o tym, że nie wolno brać ślubu w maju, nie jest taki ludowy zwyczaj, nie? A czy ktoś ma jakiś pomysł, dlaczego nie powinno się brać ślubu w maju? Bo oprócz tej, że literki R nie ma. To jest, ja też o tym nie wiedziałem, skąd się wziął ten zwyczaj, dopóki nie przeczytałem Taylora, który opisywał, że ten zwyczaj jest powszechny w Europie, tam gdzie był zazwyczaj ten zachodni, chrześcijański, łaciński wpływ Kościoła, ponieważ dawniej w starożytnym Rzymie w maju odbywało się święto ku czci zmarłych i dlatego nie powinno się brać ślubu. No i Rzymianie jak zmarłych to tak średnio traktowali, bo się bali ich w domu, więc rzucali im czarnym bobem i mówili, w sumie oblewali wodą i ich wyganiali z domów. My mówiliśmy już o tym, co się jakie potrawy są dawane w Meksyku zmarłym. Dodam jeszcze tylko, że w Iliadzie Odysei, w pieśni 11 jest bardzo ciekawy opisany rytuał o tym, w jaki sposób przywołać skutecznie zmarłego, że powinno się złożyć dwie owce ofierze, wykopać dół na łokieć szeroki, łokieć długi, czyli jest dość dokładna instrukcja, wlać najpierw mleko i miód, potem słodkie wino, konkretnie w tej kolejności, wodę zmieszaną z drobiną mąki, spalić coś cennego i wlać krew czarnego barana i wtedy duchy na pewno przyjdą, ale są też takie kultury, gdzie jeśli się pojawią duchy, które przychodzą do kogoś, to one są prawdopodobnie w świecie właśnie upiorów, bo normalni zmarli to się w jakiś sposób różny reinkarnują. To jest kultura tybetańska i co jest ciekawe, w tej kulturze tybetańskiej jest taki rytuał czyt, o którym bym wam chętnie więcej powiedział, ale już na pewno nie starczy czasu, natomiast tam ogólnie zmarłych karmi się własnym ciałem. I jest to związane też z tym, że ogólnie w Tybecie ciężko kogoś pochować w momencie, w którym kopiesz i cały czas docierasz do litej skały. Ciężko kogoś spalić, kiedy jest mało drzew, więc też po prostu to, że zmarli, że karmi się kogoś własnym ciałem, ma odpowiednik też w rytuale pogrzebowym, gdzie ludzie się po prostu nacina i zwołuje się sępy, żeby ich pozjadały. To tak w miarę szybko, przepraszam bardzo, że w takim tempie, mam nadzieję, że są ucztą kozła, to było dla was interesujące, ponieważ nie znalazłem nigdzie tej informacji z odtworzeniem tego, czym mogły być pierwotne działy wokół tego tropu, co powiedział Mickiewicz, więc wydaje mi się, że pierwszy to wygrzebałem, mam nadzieję przynajmniej, że tak jest i bardzo wam dziękuję za uwagę. Jak wszelkie pytania w kuluarach.